Rolnicy już nie ukrywają złości na PiS. Rodziny polityków związanych z PiS znowu dostają od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa ziemię do uprawy. Kolejna taka sprawa wywołuje już irytację nie tylko wśród rolników, ale także samych polityków PiS-u, którzy przygotowują się do kampanii wyborczej w 2023 roku. Oczywiście głosy rolników są bardzo ważne i mogą zadecydować o wynikach wyborczych. Według niektórych powinien wrócić projekt Piątki dla Zwierząt, który był swego czasu popularny na wsi. Niestety tego projektu nie udało się wdrożyć, a obóz władzy musi się obecnie mierzyć z innymi, znacznie poważniejszymi problemami dotyczącymi rolnictwa. To, co się dzieje dziś w Krajowych Ośrodkach Wsparcia Rolnictwa, to patologia. Trzeba się za to wziąć, przemodelować ich działania, skontrolować lokalne oddziały, doprowadzić do pełnej transparentności procesów decyzyjnych dotyczących państwowych gruntów, mówi nam wpływowy polityk obozu władzy. Takich spraw, jakie opisujecie, są dziesiątki, słyszymy nieoficjalnie. Niestety, jak wiemy z obserwacji, regularnie ujawniane są wykorzystywania politycznych wpływów przy procesie poddzierżawiania państwowej ziemi przez ludzi związanych z obozem władzy. Jednym z ostatnich newsów było ujawnienie przez dziennikarzy WP, że spółdzielnia rolna, w której prezesem i udziałowcem jest Zbigniew Eichler, poseł niezrzeszony głosujący z PiS, podpisała w sierpniu umowę na poddzierżawę 250 hektarów z państwowych zasobów. Tutaj, co ważne, przy przekazaniu ziemi pominięto standardowe procedury obowiązujące zwykłych rolników. Idąc dalej w analizie skandalów, docieramy do afery z początku września, kiedy okazało się, że brat byłego już wiceministra rolnictwa, Norberta Kaczmarczyka, poddzierżawił 141 hektarów państwowej ziemi w małopolskiej gminie Kozłów. Mimo że mieszka w innej gminie, gdyby ta sama ziemia została wystawiona na przetarg przez KOWR, nie mógłby się o nią ubiegać, wskazuje WP. Dobrym sygnałem jest fakt, że wykorzystywanie politycznych wpływów na niekorzyść rolników staje się coraz bardziej bulwersujące wśród Zjednoczonej Prawicy. Rolnictwo w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej nieopłacalne. Jest to bardzo niepokojący alert, który powoduje, że Komisja musi zająć się tym sektorem wręcz priorytetowo. Co za tym idzie, muszą zostać zapewnione stałe dostawy gazu i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie dla rolników i całego łańcucha rolno-spożywczego. To prawdopodobnie jedna z najważniejszych dróg, aby zapewnić ciągłość w dostawach żywności na rynku. Z uwagi na kryzys energetyczny, a także jego konsekwencje dla rolnictwa, zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie prezydium COPA-COGECA, czyli Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Rolnicze Związki Zawodowe i Organizacje Społeczne. Biorący w nim udział eksperci oraz specjaliści podkreślali, że rosnące ceny w wielu sektorach powodują, że rolnicy są na krawędzi opłacalności, co może się przełożyć na ich rezygnację z działalności. Zauważono, że wzrost kosztów produkcji już znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach. Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okolicznościach z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego, jednolitego rynku, podkreśliła przewodnicząca COPA Christiane Lambert. Organizacja jednogłośnie wskazuje, że niezbędne jest priorytetowe traktowanie rolników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Zarówno w planach racjonowania gazu w państwach członkowskich oraz wprowadzaniu środków ograniczania zużycia energii, w tym zwolnienie sektora z wymogu zmniejszenia zużycia energii w godzinach szczytu, czytamy za pośrednictwem agronews.pl. Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko- i średniookresowe rozwiązania na szczeblu Unii Europejskiej dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej, dodał przewodniczący COGECA Ramon Armengol. Od przyszłego roku ruszy intensywna pomoc oraz wsparcie dla pszczelarzy. Wszelkimi interwencjami w tym sektorze zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podejmowane działania wynikają z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Katalog zawiera wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej, inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej, pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, wsparcie naukowo-badawcze, wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikację miodów odmianowych. Pomoc w zasięgu poszczególnych interwencji jest skierowana do organizacji pszczelarskich działających w imieniu pszczelarzy, pszczelarzy indywidualnych, jednostek doradztwa rolniczego oraz placówek naukowo-badawczych.
Co ważne, warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do ewidencji producentów przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc. Rolnicy z Mazur oskarżeni o znęcanie się nad krowami. Akt oskarżenia przeciwko rolnikom został złożony w Sądzie Rejonowym w Piszu. Zostali oskarżeni o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi. W sierpniu w jednym z gospodarstw rolnych przeprowadzono interwencję, aby ocalić zaniedbane i tonące w odchodach krowy. Ich stan został uwieczniony na fotografiach, które nie pozostawiają złudzeń, w jakich strasznych warunkach przebywały. Co więcej, żywe wychudzone zwierzęta znajdowały się obok tych już martwych. Jak podaje Wyborcza z Olsztyna, według ustaleń prokuratury Ewa P. i Wojciech P. od września 2021 roku do 19 sierpnia 2022 roku znęcali się ze szczególnym okrucieństwem nad co najmniej 90 krowami. Traktowali zwierzęta w niehumanitarny sposób, nie zapewniając im opieki weterynaryjnej i pielęgnacyjnej, relacjonuje sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie. Utrzymywali je bez dostępu do odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa oraz w warunkach uniemożliwiających im odpoczynek. Proces przeciwko rolnikom rozpocznie się w połowie listopada. Aplikacja przeciw suszy nie spełniła dobrze swojego zadania, rolnicy otrzymają więcej czasu na wnioski o oszacowanie strat suszowych. Wielu rolników poszkodowanych przez suszę będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe do 10 tysięcy złotych. Czas na składanie wniosku przez aplikację suszową został wydłużony do 31 października, czyli o ponad 2 tygodnie od pierwotnego. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek rolników, którzy zgłaszali poważne problemy ze składaniem wniosków przez aplikację suszową 2022. Zauważono, że między 8 a 17 aplikacja się zawiesza, a zgłoszenia zawierające kilkanaście działek wypełnia się godzinami. Wysłałem wniosek po kilku dniach nieudanych prób. System cały czas się zawiesza. Zresztą w naszym powiecie pracownicy ODRU, którzy pomagają wypełniać wnioski starszym rolnikom, są w stanie wysłać nie więcej niż 3 zgłoszenia dziennie. Bo tak wolno chodzi system, mówił jeden z rolników z województwa wielkopolskiego. Niestety, jak wskazuje serwis Tygodnik Poradnik Rolniczy, problemy z aplikacją trwają praktycznie od samego początku jej uruchomienia, czyli od 28 lipca. Ostatecznie resort rolnictwa dał rolnikom 2 tygodnie więcej na złożenie wniosku, mimo iż Krajowa Rada Izb Rolniczych apelowała o przedłużenie do 30 listopada. Należy jednak dodać, że jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad uruchomieniem pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Tam, gdzie szkody wyniosły ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej, może zostać udzielona pomoc w wysokości 10 tysięcy złotych. Połowa z tej kwoty może zostać udzielona rolnikom, których szkody wyniosły nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej. Warto dodać, że zaszły zmiany w postaci przyznawania pomocy finansowej. W 2021 roku była ona liczona do hektara. Zapowiadane jest wsparcie dla rynku rolno-spożywczego. Według zapowiedzi wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika do końca roku zostanie utworzona nowa spółka prawa handlowego, której zadaniem byłoby m.in. wspieranie rynku rolno-spożywczego. Planuje się utworzenie spółki prawa handlowego, która jest stworzona do wykonywania zadań w zakresie wspierania i rozwoju sektora rolno-spożywczego, poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Dodał, że na ten cel ma być przeznaczonych 200 milionów złotych. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie złożony i ta spółka będzie powołana jeszcze w tym roku, dodał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceminister rolnictwa zapewnił, że resort ma już przygotowany biznesplan dla nowej spółki oraz minister aktywów państwowych wyraził zgodę na jej powołanie. Podkreślił również, że ministerstwo poważnie podchodzi do problemów na rynkach rolnych. Dodał, że uznano konieczność powstania takiego aktywnego podmiotu, który stabilizowałby rynki rolne swoją działalnością.